Witam wszystkich na kanale Paweł Węglarz. Dzisiaj omówimy sobie temat Roberta Karasia i jego sprawy z dopingiem. Zapraszam. Robert Karaś to człowiek, który wygrał 10-krotnego Ironmana. Kilka dni po pobiciu rekordu przeprowadzono u niego kontrolę antydopingową, która, nie oszukujmy się, mocno namieszała w jego życiu, jak i ogólnie w świecie sportu. Na początku warto zadać sobie pytanie, czy Robert w ogóle wiedział, że bierze. W ogóle to dziwnie brzmi, no bo jak można nie wiedzieć, że bierzesz jakąkolwiek substancję? Karaś w Hyde Parku przedstawił całą sytuację i twierdził, że doskonale wiedział. Natomiast osoba, która mu pomagała, tak zwany Michał Maciej, zapewniał go, że substancje te znikną z jego organizmu w ciągu 72 godzin. Jak dowiedzieliśmy się, nie znikły. Ogólnie warto pamiętać, że organizacje antydopingowe cały czas robią postępy, jeżeli chodzi o wykrywalność substancji, i to, co przeszło x lat temu, niekoniecznie musi przejść teraz. Metod badawczych w tym zakresie jest coraz więcej. Tak więc Robert Karaś wiedział, że coś bierze, co jest nielegalnego w sporcie, w federacji, w których startuje, natomiast był przekonany, że to zniknie z jego organizmu, czyli to jest bardzo ważny aspekt, po prostu wiedział. Ci, co mnie oglądają, znają moje zdanie. Doping w sporcie był, jest i będzie. Natomiast jeżeli Robert opowiada się za tym, że przestrzega tych zasad rzekomego fair play, to trzeba jasno uznać, że nie przestrzega. Moim osobistym zdaniem stosowanie jakiejkolwiek substancji w sporcie zawodowym jest sprawą normalną i powszechną. I nawet nie wiadomo, jak ktoś wiele substancji dopingujących by stosował, takiego rekordu nie byłby w stanie pobić. Jeżeli chodzi o doping w sporcie, to duża część osób na starcie dyskredytuje sportowca za to, że coś stosował. Wymagamy coraz to lepszych wyników sportowych, często ponad naturalnego wysiłku, natomiast chcemy, by wszystko to było naturalnie i bez żadnego wspomagania. Eksploatacja organizmu w sporcie zawodowym jest na tyle duża, że często wspomaganie się pewnymi substancjami pomaga zachować zdrowie, a bardziej zamortyzować efekty uboczne ponad naturalnego wysiłku. Warto pamiętać, że tak wielki dystans wymaga ogromnej odporności na ból i charakteru. To są cechy prawdziwego sportowca i tego nie da ci żadna substancja dopingująca. Co ciekawe, w trakcie pobijania rekordu tętno Roberta nie przekraczało 117 uderzeń na minutę, co pokazuje, że wysiłek nie był bardzo intensywny, natomiast długi i przewlekły, co bez dwóch zdań wymaga ogromnego charakteru. Sam dystans powoduje ogromne zmęczenie, ale jeżeli dodamy do tego brak snu, to mamy mieszankę naprawdę wybuchową. Do głowy przychodzą różne myśli, a ciało daje znać, że już ma dość i jest wycieńszone. Robert twierdzi, że te środki, które zostały u niego wykryte, nie były brane pod triatlon, lecz przed walką na Fame, w celu rzekomego przyspieszenia regeneracji ciała po kontuzji. Patrząc na substancje, które rzekomo zostały wykryte, czyli drostanolon, tak zwany masteron, popularny w kulturystyce, można przypuszczać, że jest tu sporo racji, ponieważ ten środek raczej nie przydałby mu się aż tak w triatlonie, co w walce na Fame. Bez dwóch zdań jednak trzeba stwierdzić, że federacje antydopingowe nie interesują się, kiedy ktoś coś brał, czy stricte przed samym startem w triatlonie, czy może rok przed tym, w trakcie przygotowań do innych zawodów. Moim zdaniem organizm Roberta był na tyle przeciążony, że zaufał osobie, która go prowadziła, i niestety wyszło jak wyszło. Jak mówiłem wcześniej, metody badawcze federacji antydopingowych są coraz bardziej nowoczesne i trzeba brać na to poprawkę zawsze. Robert postanowił również się zbadać wariografem, jednak musimy pamiętać, że nie jest to bardzo rzetelne źródło i wariograf można oszukać. Co do samych substancji, które rzekomo zostały wykryte u Roberta, jest to totalny bezsens, ponieważ te substancje nie mają nic wspólnego z leczeniem, przyspieszaniem regeneracji po złamania. Substancje typu masteron czy meldonim są chyba ostatnimi, które w takim wypadku cokolwiek wniosą terapeutycznego, jeżeli chodzi o złamania. Koniec końców, dla federacji antydopingowej nie liczy się to, czy ktoś wiedział, czy nie wiedział, tylko czy coś było brane, czy nie. Także rozumiem Roberta z jednej strony, ponieważ te środki, mimo że mogły jakkolwiek się przyczynić, choć po takim czasie to może być wpływ marginalny, to jednak bez ogromu ciężkiej pracy oraz nadludzkiego charakteru nie byłby w stanie nawet przybliżyć się do pobicia rekordu, gdyby stosował nawet ciężarówkę dopingu. Ogólnie Robert sam zgłosił organizatorom, że chce być przebadany, więc wydaje mi się, że był przekonany, że nie wyjdzie na jaw jakakolwiek substancja, którą stosował. A dlaczego? Bo przyznał się, że wiedział, że to bierze, a jeżeli zawody są tak dużej rangi, to uważam, że człowiek mimo wszystko sam powinien mieć ograniczone zaufanie do czegokolwiek, co bierze, od kogokolwiek. Wiem, że łatwo się to mówi, ale to jest zbyt duża stawka, by bezgranicznie ufać innym. To jest moje zdanie na ten temat. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie, i zapraszam wszystkich na social media: Instagram Jaworzyński / Cox oraz na sklep herofan.pl. Pozdrawiam i do następnego.